Witam Was, Ludowy Obserwator. Rosja wygrywa tą wojnę. USA wygrywa tą wojnę. A Ukraina i Polska są w tyłku. Ponieważ pierwsze 5 sekund jest najważniejsze, no to właśnie było pierwsze 5 sekund. Sobota. Jaki piękny dzień. Piękne. Słoneczko wychodzi. To fajnie. Słuchajcie, po kolei. Rosja naprawdę wygrywa. Wystarczy spojrzeć na mapę. To, co mówiłem w filmie, może gdzieś tu wrzucę Wam linka, na temat tego, co Rosja chce osiągnąć i chce zająć, to oni to osiągnęli, zajęli, zrobili tam te referenda. Pożal się, Panie Boże, ale zrobili. Oczywiście nikt tego nie uznaje, no bo to referendum powinno być trochę inaczej wyglądać. Niemniej jednak chcieli zająć Krym. Właściwie chcieli, żeby Krym wrócił do nich. Tak można powiedzieć też. Chcieli zająć Krym, Zaporoże, Ługańsk i Donieck, czyli Donbas. No i to zrobili. I teraz powiedzieli, że to ich terytorium. I oni tego nie odpuszczą. Nie odpuszczą oni i nie odpuszczą Stany Zjednoczone. A Rosja nie wytoczyła wszystkich dział, to tylko krzykacze medialni wykrzykują, jak to już Rosja jest na kolanach, jak to już pan Kaczyński z Żeleńskim atakują Moskwę. A tymczasem Rosja ostatnio po ataku na most kerczeński, ten między Krymem a lądem, Rosja pokazała, że potrafi odpowiedzieć. Uderzyła w infrastrukturę krytyczną, oczywiście wykrzykiwano znowu od morderców, od innych, no ale na moście też zginęli ludzie, więc tutaj obie strony sobie nie żałują. A ponieważ zasięgi naszej strony są większe, to generalnie mniej wiemy o tamtej stronie, no bo tamta strona jest ściśle reglamentowana dla nas. W każdym razie Rosja odpowiedziała i będzie odpowiadać. I oni tego nie odpuszczą. Ukraińcy będą ginąć. Mam nadzieję, że Polacy nie, chociaż wszystko zmierza do tego, że nasz wspaniały rząd chce nas w to wpakować. A Rosja cóż? My się śmiejemy, my lekceważymy, a przeciwnika się nie lekceważy. To, że w tym państwie 70% ludzi biega nadal do toalety na zewnątrz, a drugie 70%, znaczy albo inne 70% wyciąga wodę ze studni, to dla nas to jest śmieszne, a dla nich to jest normalne. Rosja jest stanem umysłu w pewnym sensie, jest państwem dziwnym, my tego państwa nie rozumiemy, nie wiemy. Ale oni nie z takimi już walczyli, oni pogonili Niemców, pogonili Napoleona. Polacy też tam byli prawie pod Moskwą, i Mongołowie, i Japończycy. Z komunizmem im nie wyszło, nie pogonili, więc mieli. No ale i tak, jakoś tam potem inaczej wsiadło. Także Ukraińcy, moi sąsiedzi, życzę Wam jak najlepiej, ale ta wojna hybrydowa Stanów Zjednoczonych za pomocą Was i Waszego terytorium z Rosją, no będzie dla Was bardzo kosztowna. Państwo ukraińskie jest w tej chwili cały czas zadłużane, bo przecież oni broń od USA kupują. Ta broń to bardzo świetna inwestycja. Kupa kasy za moment może zostać jedną bombą zniszczone. Także to bardzo dobra inwestycja. Ukraińcy, mam nadzieję, że otwierają oczy. Widzą, że to powoli traci sens. Że trzeba odpuścić. Zostać w granicach, w jakich się jest i chyba nie ma sensu dalej umierać po prostu, bo USA ma taką ochotę, a wiedząc, że Rosja po prostu nie odpuści. A was prezydent, że tak powiem, rozpędza się. W tym wywiadzie australijskim mówił ostatnio o prewencyjnym uderzeniu na Rosję. No chyba nie zdaje sobie ten pan sprawy, że prewencyjne uderzenie oznacza wojnę atomową i zagładę praktycznie ludzkości. Prewencyjne uderzenie to można było robić w 1945 roku, jak tylko USA miało broń atomową. Natomiast teraz, jak tych głowic jest tyle, że można przeorać Ziemię chyba ze 4 razy, chociaż wystarczy raz, może jest tyle, że można raz, to nie ma znaczenia, to o czym my w ogóle mówimy? Pan Żeleński ma tam, ile on tam, 800 ileś milionów na koncie, także on pewnie tam gdzieś ustawkę ma jakąś, że w razie co będzie na jakiejś wyspie w Honolulu czy gdzieś siedział, pewnie z naszym premierzem Morawieckim, bo ten prawdopodobnie też już ma gdzieś jakąś wysepkę albo miejscówkę przygotowaną. Niemniej jednak
Według mnie Ukraińcy powinni zrobić wszystko, żeby zakończyć ten konflikt, bo tu nie ma żadnego światełka w tunelu. Po prostu jest bezsensowna wymiana ciosów i niszczenie infrastruktury, czyli cały czas państwo się cofa. A przy okazji cofa się również nasze państwo. Nie będę wymieniał, co się u nas dzieje z wolnością, z infrastrukturą, z wolnością wypowiedzi nawet. Z tym, co wyczynia nasz rząd, który już kompletnie się pogubił, już nawet nie wiem, kto im płaci. Znaczy wiem, kto im płaci. Amerykanie pewnie też. Komu służy, ale zapada się nasz rząd. Zapada się Europa. Amerykanie napastują Niemców ostro. My z Niemcami jesteśmy bardzo gospodarczo powiązani, choć wcale mi się to nie podoba. I nie podobało mi się to kiedyś, jak było to organizowane. Tak. SLD, PSL i PO tutaj, witam. To trudno, tak jest stan rzeczy. Jestem realistą, więc stwierdzam, że w tym momencie, jak obrywamy my i obrywać będzie niemiecka gospodarka, no to w ogóle my rykoszetem dostaniemy, bo jesteśmy gospodarką słabszą. I tak to będzie wyglądało. A Stany Zjednoczone, cóż, mają interes w tym, żeby podpalać jak najwięcej, żeby rozsypywać świat, sprzedawać broń. Oni po prostu zawsze mają. Stany Zjednoczone generalnie wszędzie, gdzie organizowały cokolwiek, zawsze miały w tym interes. Warto popatrzeć sobie w historię Stanów Zjednoczonych, w historię CIA, bo to oni wymyślili pojęcie operacja specjalna. W Wietnamie była operacja specjalna, w Iraku była operacja specjalna, w Kolumbii, wszędzie praktycznie, gdzie mogłaby być, to oni to nazywali operacją specjalną, więc tego Rosjanie nie wymyślili. Rosjanie tylko sobie fajnie z tego skorzystali. Natomiast jak ktoś sobie popatrzy na historię USA CIA, to oni zawsze, zawsze rozpylali swój gaz demokracji, który strasznie dusił Iran na przykład swego czasu. A tymczasem opozycja antyamerykańska rośnie w siłę i dlatego Amerykanie chcą, żeby nie rosła. Tej opozycji właśnie jest Rosja, no bo to są państwa BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny. Do tego są przystawki bardzo silnych państw innych, typu na przykład Korea Północna. I możecie się śmiać, ale Korea Północna jest zapleczem. W momencie, kiedy oni by dostali technologię z Chin, to by było bardzo silne państwo kolejne w tamtym regionie. Więc do tego dochodzą jakieś Koreę Północne, do tego Ameryka Południowa, typu państwa typu na przykład Argentyna. Do tego dochodzi spora część Afryki, gdzie Rosja cały czas zyskuje, zwiększa swoje wpływy. Tam, gdzie Niemcy i Anglicy wpływy dawno stracili, a Amerykanie tracą. Bo widziałem różne filmy, gdzie biegali z rosyjskimi flagami w paru państwach afrykańskich. Są takie filmy w necie. I Amerykanie będą tutaj odpalać, ponieważ oni by chcieli jak najszybciej za pomocą proxy war powojować z tym BRICS-em, a przy okazji samemu, przepraszam, samemu bezpośrednio rozprawić się z Chinami. Chociaż nie wiem, jak to tam u nich teraz wychodzi, bo z Tajwanu się trochę cofnęli. Nawet floty, które tam pływały, pływają trochę dalej. Notabene Chiny też mają teraz taki delikatny zastój gospodarczy. No niemniej jednak ta strona zaczyna być silna. Jest to kwestia waluty. Oni chcą zdjąć dolara z pierwszego miejsca światowej waluty. Chcą też wywalić petrodolara. Państwa OPEC też się stawiają w poprzek Stanom Zjednoczonym, gdyż jak ostatnio Amerykanie poprosili Arabię Saudyjską o zwiększenie wydobycia i eksportu ropy, to Arabia Saudyjska zmniejszyła wydobycie po porozumieniu się między innymi z Rosją i z państwami OPEC właśnie. Więc Amerykanie tracą te wpływy i myślę, że jak dalej tak będzie, to Amerykanie też będą mieli regres jakiś taki gospodarczy, coraz większy i będzie ciężko. No, jest prezydent jaki jest. Myślę, że jakby Trump był, choć tam nie jest to też moja bajka Trump, aczkolwiek uważam, że byłby znacznie lepszy od tego prezydenta, no, teraz jest prezydent. To właściwie tam zaplecze, ten deep state za nim jest istotny. Więc Trump pewnie by, nie wiem czy w ogóle by Rosja atakowała. Trump tam miał kontakty z Rosją, oczywiście też jakieś dziwne. Ale mają być wybory do Kongresu Amerykańskiego i Trumpiści mają spore szanse być tam większą siłą. Także tak to właśnie wszystko wygląda. U nas tylko wyszukiwanie rosyjskich onuc trwa. Pan Zełenski biega, skacze, wykrzykuje, czego to on by nie chciał. Pcha swój naród, nie wiem, w zagładę chyba, tak naprawdę. Pan Musk się obraził przez to, bo pan Zełenski powiedział, że pan Musk jest ruskim agentem. Pan Musk powyłączał Starlinki, albo już, albo zaraz to zrobi. Poprosił o zapłacenie faktur za Starlinki. Nie wiem, czy on prosił rząd Stanów Zjednoczonych, czy
bezpośrednio rząd Ukrainy. W każdym razie, no, za moment stanie się tak, że Amerykanie zobaczą, co się dzieje, będą się tyłem jak zwykle wycofywać już z tej wojny, bo już tam sobie zarobili, już jest okej. Jak nie uda im się nas władować, bo oni sobie policzyli, że Ukraina sama z Rosją nie powojuje, ale jakby już Polska wojowała razem z Ukrainą, to jest Ukraina 40, Polacy tam prawie 40, nie, w tej chwili około 40 milionów ludzi, Ukraina trochę mniej, ale razem powiedzmy 70 milionów, Rosja około 140, no to tak o połowę mniej można się prać. Dlatego nasz rząd dzielnie, mam wrażenie, że idzie na wymianę ciosów z Rosją, co jest po prostu idiotyzmem, a Stany Zjednoczone klaszczą z tyłu. Wszystko musimy zrobić, żeby się w coś takiego nie władować. Nam wojen wystarczy, my już mieliśmy wojny, zabory. I po prostu to by był dramat. Tragedia. To w ogóle nie ma o czym w ogóle mówić. Gdzie my, z czym? Jak tam garść ryb w Odrze spowodowała panikę na 2 miesiące. W ogóle, o czym my w ogóle mówimy? Także, co ja jeszcze chciałem powiedzieć? Otwórzcie oczy, poczytajcie sobie o historii USA, o CIA, o ich operacjach, o ich wprowadzaniu demokracji w różnych zakątkach, tam gdzie im się to bardzo opłacało, bo Stany Zjednoczone nigdy nikomu nie pomagały. One zawsze miały interes, mniejszy lub większy. Co o tym poczytajcie? Przede wszystkim otwórzcie oczy na to, że wojna naprawdę musi się na Ukrainie skończyć i że Ukraina, to jest moje zdanie, ale według mnie tych terytoriów nie ma szans odzyskać, bo Rosja po prostu tego nie odpuści, a całe nakręcanie spirali spowoduje, że Ukraina znajdzie się w takiej sytuacji, że po prostu będzie leżeć, Polska będzie klęczeć albo też leżeć, a przy okazji w niebezpieczeństwie będą państwa typu Litwa, Łotwa czy Estonia również, czy Słowacja. A USA będzie sobie z Rosją handlować. Przypominam, miliard co miesiąc, choć nałożyli embargo. Już to o tym mówiłem w poprzednim którymś tam filmie. Nałożyli embargo na futra, diamenty i kawior. To myślę, że gospodarka i rosyjsko-amerykańska z takim embargiem nie wytrzyma na pewno. Więc handlują dalej. My oczywiście nie handlujemy, to znaczy ropa z Rosji, która płynie do Orlenu, jest koszerna, jest okej. Ona może być. Natomiast węgiel, gaz już nie, bo to już bardziej tak dla ludzi. A ropa tak dla Orlenu. Jakbyśmy jeszcze paliwo stracili, to może wreszcie byśmy zrobili porządek w naszym kraju. No to jest inna sprawa. Niemniej jednak inni sobie z USA dzielnie, USA dzielnie sobie handluje. W Europie sporo państw dalej handluje z Rosją, ale sporo państw powiedział, że po prostu muszą, bo na tym opiera się ich gospodarka. To jest Bułgaria, Słowacja, Rumunia, Węgry chcą zrobić referendum, czy handlować z Rosją, czy nie, żeby zdecydował naród. To jest bardzo ciekawa rzecz. Ciekawe, jakby w Polsce takie coś wyszło. Bardzo bym chciał, żeby w Polsce było takie coś zrobione, żeby nie decydowali ci, tylko żeby decydowali Polacy. No i cóż, życzę wszystkim, żeby rząd nam się zmienił na jakiś nasz właściwy, może w najbliższym czasie. Szanse są, przepraszam, jakoś mi się odbija. I życzę wszystkim pokoju, życzę Ukraińcom, żeby się to wszystko skończyło i też życzę Rosjanom, żeby wrócili do domu, bo oni to i tak są rotowani, a Ukraińcy to są pewnie już jednostki, które po 5 czy 6 miesięcy siedzą w dziurach w ziemi. Bo cóż, bo Johnny Biden każe, tak? Nie, przepraszam, bo walczą. Stoję. Dobra. Musiałem to powiedzieć, bo ja wiem, że mój kanał ma zasięgi minimalne, prawie nikt tego nie ogląda, ale tak sobie nagrałem, może sam sobie kiedyś obejrzę i powiem, miałem rację, nie? Niedługo będę musiał coś chyba o COVID-zie nagrać, bo już się wysypuje temat. A też mówiłem, że to jest niezły przekręt. I cóż, życzę Wam miłego weekendu. Trzymajcie się. Napiszcie jakiś komentarz. Fajnie byłoby znowu gdzieś tam pod tym filmem pogadać z kimś, kto chce pogadać. Możecie zalajkować. No, subskrypcje to mile widziane, żeby chociaż 100 subskrypcji mieć byłoby fajnie. Na razie, hej.